zajmował przed internowaniem, bo tam oczywiście działalność związaną z opozycją w Solidarności. Ja przed internowaniem pełniłem w Solidarności różne funkcje. Byłem członkiem zarządu mazowieckiego, ale myślę, że może ważniejsze było to, że byłem w takim dość wąskim gronie doradców, które działało przy Komisji Krajowej. Byłem także, pełniłem taką funkcję śmieszną, gdzie byłem zastępcą kierownika Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. Ten ośrodek teoretycznie miał wypracowywać taką strategiczną linię dla związku, prowadzić różne studia, no ale bezustannie się paliło i w tym ośrodku głównie byliśmy przywoływani do dość doraźnych rzeczy. Byłem także delegatem na zjazd Solidarności, no więc jakoś byłem w związku obecnym i myślę, że to miało znaczenie przy późniejszych decyzjach władzy. Kiedy nastąpiło panu aresztowanie, zatrzymanie? Czy pan pamięta okoliczności? Tak, ja pamiętam okoliczności, tym bardziej, że one były dość zabawne. Ja byłem internowany. I zabawne to jest dlatego, że ja byłem jak gdyby dla władzy w różnych miejscach możliwych. To znaczy, formalnie byłem zameldowany na ulicy Marszałkowskiej. Ale to była fikcja, bo tam mieszkała moja matka. Drugim miejscem, do którego mieliśmy się już przenosić, to było miejsce, w którym dzisiaj mieszkamy, to znaczy taki mały domek w Podkowie Leśnej. A trzecie miejsce, w którym byłem naprawdę, to było mieszkanie moich teściów, gdzie żeśmy z moją żoną, wówczas zresztą ona była przy nadziei, mieszkaliśmy za ścianą właściwie. No i to, co jest zabawne oczywiście, to jest to, że oni byli wszędzie, to znaczy byli w Podkowie Leśnej, co wiem, od sąsiadów. Natomiast przykra była ich wizyta bardzo u mojej matki na Marszałkowskiej, dlatego że przyszli w nocy, moja matka mieszkała tam sama i bała się. Nie chciała im otworzyć, oni wyłamali jej drzwi łomami, a ona krzyczała przed okno, że bandyci. To byli w jakimś sensie bandyci, ale nie w takim sensie, jak ona wtedy krzyczała. No a potem przyszli i znaleźli mnie tam, gdzie mieszkałem u moich teściów. Mój teść był znanym historykiem zresztą, natomiast tam też było to dość zabawne, dlatego że wśród tych, którzy przyszli mnie internować, jeden z dżentelmenów to był dżentelmen, którego ja z widzenia znałem, bo to był opiekun naszego instytutu i widywaliśmy go na schodach, jak przechodził. On był zresztą bardzo pojednawczy, ten drugi był taki nabuzowany, że to prawda, taki zresztą starszy gość, myślę, że przywołany tam do tej roboty ekstra, pewnie emeryt wcześniejszy, a ten był bardzo koncyliacyjny. I na moje pytanie, jak długo? Panie Ryszardzie, nie wiem. Ale na wszelki wypadek niech pan weźmie różne rzeczy. No więc jak się zjawiłem, jak mnie dowieziono do Białęki, to byłem jednym z najlepiej wyposażonych przez teściową w kiełbasy, w różne rzeczy internowanych. To z tego punktu widzenia to były okoliczności dość zabawne. Pewnie jakoś tam było zabawne też ta atmosfera, którą tam zastałem na miejscu przy tym internowaniu. Ona była bardzo rozluźniona. Adam Michnik już chodził pod pachę z komendantem więzienia, co nic nie znaczy. To nie jest krytyka Adama Michnika. No, ale taka była ta atmosfera. W celi, w której się znalazłem, było przyjemnie. Z ludzi, których można odnaleźć, to był tam Gabryś Janowski, który był nade mną na pryczy. Zresztą cały czas spał właściwie. Był także późniejszy nasz ambasador po 90 roku w Kanadzie, to znaczy Tadzio Dim, który był też działaczem Solidarności. Może uprzedzając pani pytania, muszę powiedzieć, że tam była taka atmosfera dość bojowa, ale to, czego nam tam straszliwie brakowało, no to informacji. I myśmy co prawda już drugiego dnia wydali więzienną gazetkę, przepisywaną na kartce papieru, a to dlatego, że tam w celi był także taki ślusarz Żuławski, chyba się nazywał, albo podobnie bardzo. Ja go, bardzo sympatyczny człowiek, i on przemycił takie małe radio tranzystorowe.
No i myśmy tego radia słuchali. Problem polegał na tym, że Wolna Europa też nie miała nic do powiedzenia, też nic nie wiedziała. Złe wrażenie na nas zrobiło w różnym stopniu, ale na wszystkich zrobiło nie najlepsze wrażenie, puszczone przez polskie radio i przez ten kołchoźnik, który był w celi Przemówienie prymasa Glemba. Dlatego, że tam nie było do nas wyciągniętej ręki. To było takie przemówienie, w którym prymas wtedy nie zdobył się wypowiedzieć o władzy, jakiś sąd krytyczny. Ja oczywiście rozumiem siłę odpowiedzialności, przed którą on stał wtedy. I nie jestem skłonny jakoś krytykować go, ale wtedy w tych nastrojach potrzebne nam było słowo takie, powiedziałbym, no przyjazne bardziej, a ono było takie dość neutralne, to słowo. Z tego pobytu mogę jeszcze opowiedzieć dwie anegdoty, które w moim przekonaniu są jakoś tam, chociaż są epizodami, ale są epizodami ważnymi. Jeden epizod jest taki, gdzie przenoszą nas z jednego bloku na drugi. No i stoi taki szpaler zomowców, takie chłopy, po 1,80 m przynajmniej, z psami, z długą bronią. No i my idziemy z tym oporządzeniem więziennym. No i to wszystko pół biedy. Ale przede mną szedł profesor Goldfinger Kunicki, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Wybitny naukowiec, socjalista zresztą przedwojenny, który w tym szpalerze przechodził. To jest jedna taka, powiedziałbym, anegdotka. A druga jest innego rodzaju, mianowicie tam w którymś momencie, to Państwo wiecie dobrze, zjawiła się w Białęce taka ekipa MSW. No właśnie, dosyć mało na ten temat wiemy. No to ja chętnie coś opowiem, która składała nam, która, najpierw musieliśmy rozstrzygnąć, czy będziemy rozmawiać. I to była decyzja zbiorowa wszystkich osadzonych. Z całą pewnością zwyciężyła prymitywna ciekawość, że nie odmówimy rozmów. Przede mną tam był właśnie, chyba Gabryś Janowski był chyba przede mną. No jak ja tam wszedłem, tam było nastawione radio i przez to radio akurat czytano listy ekstremistów Solidarności internowanych, ponieważ ja byłem na B, więc byłem akurat wyczytany na tej liście. No a tam siedziało dwóch funkcjonariuszy. Jeden z nich to był ten, który mnie internował. A drugi to był facet, to był chyba, nie wymienię nazwiska na wszelki wypadek, bo może się pomylę, pułkownik. Świetnie poinformowany, który moim zdaniem potem zrobił karierę u Andrzeja Milczanowskiego zresztą. A moje drogi się z nim jeszcze przecięły później. Otóż on mówi, że tu my mamy taką sytuację, że przecież musieliśmy ten stan wojenny zrobić. Ja mówię, to jest różnica zdań. No dobrze, mówię, rozumiem, że jest różnica zdań, ale jedno jest pewne, to znaczy musimy z tego jakoś wychodzić. To nie może być tak długo. No i tu chcemy... No przede wszystkim chcemy, żeby część ludzi była w innych warunkach i czy pan się zgodzi, kilka osób się już zgodziło, żeby się przenieść do Jaworza. Nie padła nazwa Jaworza, przepraszam. Do ośrodka odosobnienia, w którym chcemy stworzyć warunki, które będą odosobnione, ale nie będą więzienne. Ja powiedziałem, że decyzję mogę podjąć, jak się porozumiem z kolegami. No i potem po porozumieniu z kolegami ja wyraziłem na to zgodę. Ale ta anegdota dotyczy tego, że wtedy, kiedy on mi to mówił, to akurat z tego radia szła ta lista internowanych ekstremistów. Więc ja mówię, panowie, no to zdecydujcie się na coś, z ekstremistami chcecie rozmawiać. A on tak machnął ręką i powiedział, no coś musimy przecież nadawać. Co było dość zabawne. Więc, więc ja byłem w Jaworzu, ale zresztą ja wyszedłem bardzo wcześnie z internowania i to mimo tego, że odmówiłem podpisania deklaracji lojalności, to też zresztą było zabawne, bo wezwał mnie w którymś momencie, był taki delegat ministra Kiszczaka, który do
tego jawożę jeździł. Upokorzony przez moją pasierbicę, bo kiedyś on wykonywał takie, powiedziałbym, pomagał, kursując między Warszawą i Jaworzem, że w mieszkaniach internowanych nieraz coś pobierał i tak dalej. I moja nieletnia pasierbica, która miała wtedy 5 lat, w pewnym sensie go upokorzyła, bo kazała mu czekać przed pokoju, aż narysuje laurkę. I rysowała rzeczywiście tą laurkę. Pamiętam go dosyć dobrze. To był pułkownik Romanowski. A oczywiście taki zakłopotany trochę swoją rolą, ale wykonujący tą rolę. I on mi powiedział, wie pan, chcielibyśmy, żeby pan mógł wrócić do domu, ale musi pan podpisać deklarację lojalności. Ja mówię, panie pułkowniku, pan jako oficer świetnie wie, że nic tak nie prawi mężczyzny jak atrament. Wykluczony. On mówi, to wie pan co, no dobrze, ja mam decyzję, to zrobimy tak. Ja przeczytam. Ja mówię, proszę pana, ja nie mogę zapobiec temu, co pan przeczyta, ale nic nie będę podpisywał. No pan to przeczytał. Ja rzeczywiście byłem bardzo wcześnie. Wracałem helikopterem zresztą z Andrzejem Kioskiem świętej pamięci, z Wernerem i jeszcze z kimś, nie pamiętam. Długo nie rozumiałem, czemu zawdzięczam tą dobrotliwość władzy, ale w końcu mi się to kiedyś wyjaśniło. I to też zasługuje być może na przytoczenie. Po latach mi się to wyjaśniło, po wielu latach. Ja przez dłuższy czas podejrzewałem mojego teścia, który był profesorem historii na Uniwersytecie Warszawskim. I z tego tytułu znał przewodniczącego Rady Państwa. Ja podejrzewam, że podejrzewałem go dłuższy czas, że on, że tak powiem, tam poszedł. Ale on mi zaprzeczał. Ja mu nie bardzo wierzyłem, ale on zaprzeczał. Ale ja się o tym dowiedziałem po wielu latach, kiedy byłem jako parlamentarzysta w Pałacu Namiestnikowskim. Prezydentem był wtedy Aleksander Kwaśniewski. Ja do Pałacu chodziłem na uroczystości tylko takie, gdzie uważałem, że moja funkcja przewodniczącego klubu parlamentarnego do tego obliguje. I tam wtedy był chyba, to była wtedy wizyta Chiraca chyba. I w którymś momencie zaczepił mnie, znaczy słowo zaczepił nie jest tutaj pejoratywne, a Mieczysław Rakowski, z którym nie miałem zresztą przyjaznych kontaktów, i mówi, proszę pana, czy pan wyszedł wcześniej z internowania, bo ja piszę w swoje wspomnienia i tutaj mam coś w tej sprawie. Mówi, a co pan ma? A mówi, mam list profesora Bobrowskiego do generała w pana sprawie. Ja mówię, rzeczywiście. Ja rzeczywiście byłem zaprzyjaźniony z profesorem Bobrowskim. A profesor Bobrowski był człowiekiem bliskim generałowi. To był człowiek niezależny, całe życie bezpartyjny, w latach 50. próbowano go prześladować. Ale był przewodniczącym konsultacji, był przewodniczącym tej Rady Strategii Gospodarczej. I niewątpliwie on był realistą. Generał jaki jest, ale tyle trzeba zrobić, ile jest możliwe. I wiem, że od tego czasu wiem, że to zawdzięczałem rychłe wyjście. Zawdzięczałem profesorowi Bobrowskiemu, nieżyjącemu już od ładnych kilku lat. Czyli żeby jeszcze uściślić fakty, bo my się zajmujemy dzisiaj białą męką konkretnie, no, tak. Do kiedy pan był białą? Ja byłem, proszę pani, na Wigilię w domu. Na Wigilię w domu, tak? Tak. Ale Wigilię którego roku? 81. Tak. Byłem jednym z pierwszych, którzy wyszli. No tak, ale jakieś ogólne wrażenie właśnie z pobytu w Białęce, w konfrontacji wydarzeń. No wie pani, to był bardzo wczesny okres, więc ja nie wiem, na ile to jest miarodajne. Jedno nie ulega wątpliwości, to znaczy to było więzienie, ale to było więzienie blisko Warszawy. I w tym więzieniu byli osadzeni ludzie, którzy no, byli w moim przekonaniu w nieporównanie lepszej sytuacji niż ludzie gdzieś na prowincji. Myślę sobie, że władza zdawała sobie sprawę z tego, że wcześniej czy później wyjdą.
że wcześniej czy później będą mówić, co tam było. I że mają taką zdolność i takie kontakty, że to nie pozostanie zamknięte w ich własnym kręgu. I sądzę, że to miało znaczenie, dosyć istotne znaczenie, miało takie hamujące. Generał Jaruzelski w moim przekonaniu był niebywałym oportunistą w każdej sytuacji. I wtedy, kiedy trzeba było się podlizywać tamtej stronie i wtedy, kiedy trzeba było się liczyć z tym, że on ma relacje z Zachodem, że to się może odkręcić. On co prawda uważał, że komunizm może przywrócić i przecież aż do 1986 roku to opozycja była blokowana wszelkimi możliwymi środkami. Natomiast pewne rodzaje otwarcia pojawiają się po 1986 roku, kiedy on jest na ostatnich nogach zaczyna być, także z punktu widzenia sytuacji gospodarczej zaczyna być na ostatnich nogach. No i kiedy umyka mu starszy brat, to znaczy Rosja, która jednak była dla niego wielkim ubezpieczeniem. Więc dlatego te warunki oczywiście, no, jak powiem, były więzienne, ale ja nie dostrzegłem tam takich zdarzeń, które byłyby jakimiś takimi, powiedziałbym, specjalnymi szykanami, poza, jak powiadam, no, takimi przypadkami, jak ten przypadek symboliczny dotyczący profesora Goldfingera Kunickiego. Zresztą gdzieś tam w tym szeregu musiał być, on nas od początku reprezentował, komunę reprezentował od początku, miał duże doświadczenie. Gdzieś tam w tym szpalerze musiał być także oczywiście Bartoszewski, bo on też tam był. I od początku, już chyba na trzeci dzień, był rzecznikiem osadzonych. Potem był tym rzecznikiem osadzonych w Jaworzu. Dobrze, to chyba tyle. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.